organizatorów dzisiejszego spotkania Polskiego Radia Szczecin i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej i gościć panią prezes, pana mecenasa, a dzisiaj będziemy dyskutowali na temat sytuacji związanej z najważniejszymi organami sądowymi naszego państwa. Dziękujemy pani prezes za przyjęcie naszego zaproszenia, a mam nadzieję, że państwo na pewno będziecie zadowoleni z prezentacji, z prelekcji pani prezes, bo temat demokracja i praworządność to jest właśnie temat na czasie. Ja również chciałem bardzo serdecznie w naszym gronie powitać panią prezes Julię Przyłębską, którą szczerze podziwiam, ponieważ podjęła się w życiu bardzo odważnego zadania. Widzę na sali również wielu ludzi, którzy także przed prawie 40 laty podjęli się w życiu bardzo odważnych zadań. Dzięki nim dzisiaj Polska jest wolna i sprawiedliwa, ale czy mamy w tej wolnej, sprawiedliwej Polsce również pani prezes wolne sądy i konstytucję, która jest przestrzegana? Zacznę od tego, że demokracja, czyli rządy suwerena. Ten suweren, czyli wy wszyscy państwo, każdy z was ma głos i każdy z was nie może sprawować władzy samodzielnie, w związku z tym oddaje ten swój głos, oddaje swoją jakby część decydowania o swoich losach, o losach ojczyzny, oddaje w ręce parlamentarzystów. Mamy Sejm i Senat. I większość w demokracji podejmuje decyzje. Oczywiście z uwzględnieniem praw mniejszości, ale to większość. I ta większość w 2015 roku wybrała prezydenta Andrzeja Dudę. I kiedy Andrzej Duda został wybrany na prezydenta, zaapelował do, można powiedzieć, ustępującej władzy, aby nie podejmowała żadnych ustrojowych decyzji. Zaapelował, ponieważ czekały nas kolejne wybory i te wybory pokazały, że zmieniła się władza, czyli że lud zdecydował, suweren zdecydował, że reprezentować go będzie inna grupa parlamentarzystów, inna partia polityczna, bo głosowano na określoną partię polityczną. I co się wydarzyło? Wydarzyły się bardzo przykre dla polskiego systemu prawnego zdarzenia. Otóż jeszcze ówcześnie rządzący postanowili wybrać 5 sędziów na zapas. I o tym już dziś nikt nie pamięta. Używamy bardzo obraźliwych, nieadekwatnych do sytuacji prawnej i faktycznej sformułowań sędzia dubler. Ale jak państwo pewnie wiecie, ci wybrani na zapas to byli sędziowie, którzy nie powinni być wybrani, ponieważ nie upłynęła jeszcze kadencja. Dzisiaj przysłuchiwałam się w telewizji, występował pan profesor Gutowski, który z Poznania, Maciej Gutowski, który, jak państwo pewnie wiecie, ma odmienny pogląd co do wielu różnych zjawisk, które w ostatnim czasie, których doświadczyliśmy, ale nawet on jednoznacznie stwierdził, że decyzje związane z powołaniem sędziów należą do prerogatywy prezydenta i jeśli prezydent taką decyzję podejmie, to nie ma w Polsce żadnego organu, również w Europie, na świecie, który mógłby uchylić decyzję suwerennego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Demokracja i praworządność to dziś najważniejsze, emocjonujące całe społeczeństwo sprawy. Demokracja, czyli rządy większości, rządy ludu, który jest głównym suwerenem, podstawowym suwerenem, i praworządność, czyli wykonywanie czy realizowanie prawa przez podmioty, które są do tego zobowiązane. Mówiłam też o Trybunale Konstytucyjnym, o tym całym przełomie, który miał miejsce 2015-2016, o wymiarze sprawiedliwości, na czym polega różnica między Trybunałem Konstytucyjnym, który jest sądem prawa, jedynym w Polsce podmiotem uprawnionym do decydowania o tym, które przepisy są zgodne z konstytucją, a które nie, o wymiarze sprawiedliwości, który jest obecnie w bardzo trudnej fazie takiego rozchwiania, rozdygotania i który
jak mam nadzieję, wkrótce zacznie funkcjonować tak, jak powinien, bo myślę sobie, że miejscem sędziów nas wszystkich jest miejsce sala sądowa, a nie ulica, nie studia telewizyjne. Także myślę, że nastąpi taki moment, kiedy będzie wreszcie spokój i wszyscy będziemy mogli spokojnie orzekać. Także o tym wszystkim mówiłam dzisiaj.